Radio Kraków. Radio Kraków. Szanowni Państwo, czas na nasze, jak zwykle, mm, co sierpnia spotykamy się z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzisiaj w osobie pana doktora. Krzysztofa Guca, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry przy okazji. Jest pan również dyrektorem Polskiej Szkoły Administracji Publicznej. Witamy, tak witamy w Rady Kraków. Panie że porozmawiamy sobie, no właśnie, o planowanych zmianach w ordynacji wyborczej i ich konsekwencjach. Przed wejściem na antenę pan powiedział mi tak na ucho, trochę zdradzę kawałek tej naszej wej alkowe, że to dość ciekawe zjawisko dla demokracji przed nami. Z pewnością mhm. oczywiście zależy jeszcze wszystko od tego, w jaką stronę pójdzie mhm. legislacja. Ale jeżeli zapowiedzi, te, które słyszymy, o ograniczeniu, przede wszystkim wprowadzeniu dwóch kadencji dwuka, dla organów wykonawczych jednostek samorządu na poziomie gmin, tak? czyli gminy również miasta, wejdzie w życie. A co więcej, wejdzie w życie niejako działając wstecz, to znaczy ograniczając możliwość kandydowania osobom, które w tej chwili piastują te stanowiska, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z niesamowicie ciekawą sytuacją. Ja użyłem sformułowania dla demokracji, bo no. Jeżeli popatrzymy na mapę na mapę polityczną gmin, no weźmy Małopolskę na 182 gminy w województwie małopolskim w zdecydowanej większości mamy wójtów, burmistrzów czy prezydentów, którzy rządzą tymi gminami już kolejną kadencję. Jakiś czas? Jakiś czas często jest to trzecia. Tak jest. nawet czwarta kadencja, a to będzie oznaczać po prostu y, konieczność y, no, f, znalezienia nowego, nowej osoby. To będzie ciekawy test, y, bo będzie oznaczało y, y, taką zmianę, Wymuszoną nieco, ale zmianę na lokalnej scenie politycznej. Bo oczywiście my mówimy, patrzymy na politykę, mówiąc, oglądając jakiekolwiek wiadomości w telewizji, słuchając newsów, czytając gazety, patrzymy z perspektywy makropolityki ogólnokrajowej. Tak? Sejm, senat, parlament, duże miasta, partie polityczne. Tymczasem z perspektywy mieszkańca tej Polski, nazwijmy to, prowincjonalnej, lokalnej gminy, małej wiejskiej gminy. Gdzieś ta lokalność nam ucieka, u... rozmywa się. Rozmywa się w dyskusji, natomiast ona, je, ona jest. Ta, ta, ta polityka lokalna tam jest. Tak? I, i, I często nie przekłada się na tą lokalną politykę ten wielki podział partyjny, który, który, z którym gdzieś mamy do czynienia w skali krajowej, ale dominują zupełnie inne, nazwijmy to, rozwiązania polityczne. Tak? Lokalni liderzy, którzy, którzy są znani szanowani, lubiani, w swoich społecznościach. swoich społecznościach, ale często też mają swoich oponentów. No, to też może się okazać, jak długie, albo jak krótkie są ławki tych ewentualnych następców. Z następcami. To prawda, to prawda. I oczywiście, tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jaki ostateczny kształt przybierze ta zapowiadana zmiana, ale... Przyjmijmy, że, że zostanie wprowadzone to ograniczenie i rzeczywiście tutaj te osoby nie będą mogły kandydować, to będzie oznaczać wejście na, na, na scenę polityczną, tą lokalną, nowych liderów. I teraz, tak naprawdę, ta świadomość, tych zmian będzie niezwykle istotna, czy czas, kiedy ta świadomość nastąpi, nastanie wśród tych lokalnych elit, bo nie da się w ciągu zaledwie kilku tygodni czy kilku miesięcy nawet zostać tak w prosty sposób liderem, który uzyska zdecydowane poparcie. Ta praca pewnie zacznie już być wykonywana, zacznie się, zaczną się przetasowania. Ale y, oczywiście wskazujemy na wiele negatywów y, takich, takich rozwiązań y, y, i trudno się z nimi nie zgodzić. Natomiast y, z drugiej strony trzeba popatrzeć, że jest to też pewna z, szansa na zmianę pokoleniową. Być może tak, chociaż też mówi się o tej ewentualnej zmianie ordynacji, że, że, delikatnie mówiąc, nie zmienia się zasad gry w czasie jej trwania. To prawda, to tak, taka generalna zasada y, y, towarzyszy nam w życiu. Aczkolwiek... Y, to, to, jest, to jest polityka, tak? I, i tutaj... Yy, gra inna niż wszystkie. Yy, to jest gra o specyficznych regułach. Yy, dlatego ja, ja podchodzę do tego ze spokojem. Jeżeli będzie wie, większość parlamentarna zdecyduje, tak? To, to tak będzie. Być może, że nastąpi Swego rodzaju kompromis. Tak? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić kompromis polegający na tym, że ta kadencja, która obecnie trwa, będzie tą pierwszą, która będzie zaliczana do, do tych dwóch. Na tak? poczet, tak, na poczet tak. tych dwóch, więc osoby, które sprawują swoje urzędy w tej chwili będą mogły jeszcze powiedzmy, raz kandydować i uzyskać Oczywiście to nie jest gwarancja, że, że uzyskają ten, ten mandat, ale, ale będą mogły. Na Natomiast jak będzie, to, to Warszawa pewnie będzie decydować. Sądzę, że będzie się to działo dosyć szybko, dlatego że te, te decyzje powinny być znane. Dużo wcześniej przed terminem wyborów, a wygląda na to, że, że wybory samorządowe nie będą, nie, nie odbędą się wcześniej. Tak jak ładnie panie doktorze określił eufemistycznie, Warszawa będzie pamiętać. No tak, Polska to nie tylko Warszawa, nie tylko ta centralizacja, to również właśnie polska lokalna. Dokładnie tak, I, i, i tutaj tak jak mówię, właśnie zwracam uwagę na konsekwencje tej zmiany. W ordynacji. Ona będzie miała oczywiście znaczenie dla dużych miast i, i tej batalii o, o duże miasta, y, która zapewne będzie się rozgrywać, ale ona będzie miała znaczenie dla y, tych małych, y, wiejskich gmin, y, w których y, lokalni liderzy często bardzo szanowani. Uznawani i nie mający kontrkandydatów często. Ja znam takie gminy, gdzie wręcz na siłę szukano jakiegoś kontrkandydata, aby, aby mógł stanąć w szranki. No, te gminy będą musiały też popatrzeć na swój sposób zarządzania, przez inne, przez inne soczewki, troszeczkę e, zmienić być może y, myślenie o, lider o, o liderach, być może poszukać kogoś innego, te lokalne elity. Będą także musiały okrzepnąć i. Yy, I w jakiś sposób zewrzeć szyki. podjąć podjąć, mhm. podjąć decyzję, zewrzeć, zewrzeć szyki. Niekoniecznie przy, podziały partyjne będą się przekładać na tą właśnie Polskę lokalną, a ona również jest bardzo istotna. Komendowo słowa dla Państwa doktor Krzysztof Gut z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego oraz dyrektorem Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten komentarz. Za 12 minut wybije godzina 14, a my słuchamy Radia Kraków.